wieczór w Telewizji Republika i od razu przypominam, że trwa nasza sonda SMS-owa. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy za prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy Polska wzmocni swoją pozycję w NATO. Jeżeli Państwo uważają, że tak, że jest to możliwe, wówczas wysyłamy SMS o treści 1 na numer 72075, a jeżeli w Państwa opinii tak się nie stanie, wówczas SMS o treści 2 należy wysłać na numer 72075. Ja przypominam od razu, że regulamin naszej sądy dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika, a wyniki głosowania już niebawem, więc to ostatnie minuty i szansa, żeby wziąć udział w naszej sądzie. Pan minister Antoni Macierewicz, były wiceminister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący zespołu, który bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda mówi, chcemy być prawdziwą wschodnią flanką sojuszu. Ja pana zapytam w takim razie o to, pytam, bo chcę skorzystać z pana doświadczeń jako właśnie szefa, wiceszefa resortu obrony narodowej, ale również szefa służby kontrwywiadu wojskowego, bo to też jest bardzo ważny element polskiej obronności, polskiego bezpieczeństwa. Jaka jest realna, znaczy jakie jest realne bezpieczeństwo Polski? Na co możemy liczyć? Na ile zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo, gdyby na terenie Polski były bazy NATO? No, są różne aspekty tej kwestii. Pani przytoczyła słowa pana prezydenta Dudy. Dokończmy to sformułowanie, bo ono ma dwa człony. Pan prezydent bardzo trafnie mówił, że chcemy być rzeczywistą flanką, a nie strefą buforową. I w tym sformułowaniu, w jego pełnym wymiarze, zawarta jest cała to jest diagnoza. Realna diagnoza. Tak, to jest realna diagnoza. To jest pełna odpowiedź na pani pytanie. Obecnie jesteśmy traktowani jako strefa buforowa, nie jako pełnoprawny członek sojuszu, nie jako pełnoprawna element struktury obronnej, tylko jako strefa buforowa, czyli taka przestrzeń, w której liczy się, że siły przeciwnika się wyczerpią, wykrwawią, że siły przeciwnika zostaną wyhamowane, no ale straty ten kraj poniesie zgodnie z właśnie taką funkcją, taką formułą. To jest związane z bronioną przede wszystkim przez Niemcy tezą, że w Polsce nie powinno być stałych baz NATO. Bazy mogą być w Norwegii, bazy mogą być w Niemczech, bazy mogą być we Włoszech, ale nie w Polsce, ponieważ, jak niedawno pisano w Süddeutsche Zeitung, to byłoby wyzwanie wobec Rosji. To by zagrażało nową spiralą zbrojeń, to by prowokowało Rosję i w związku z tym w Polsce mogą być różne inne formy obecności, według Niemiec oczywiście, ale nie bazy. Tak naprawdę tutaj nie chodzi wcale o zbrojenia, tutaj chodzi o miejsce w geopolitycznej strukturze samych Niemiec, które chcą być głównym państwem, nie tylko w wymiarze gospodarczym, politycznym, ale także w wymiarze militarnym i zdają sobie sprawę, że gdyby w Polsce były bazy amerykańskie, to ta, czy bazy NATO, to miejsce geopolityczne Polski byłoby po prostu inne. I to jest główna tak naprawdę przesłanka, chęć utrzymania głównego miejsca w grze między Rosją i Stanami Zjednoczonymi dla hegemonii Niemiec. Taka jest prawdziwe tło tych okrzyków, które dochodzą do nas z Berlina, moim zdaniem. A pan prezydent mówi nie, my nie będziemy państwem buforowym, nie będziemy państwem drugiej kategorii. A my ponosimy wielkie koszta, my ponosimy wielkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. My chcemy w związku z tym wszystkich normalnych uprawnień. I to jest stanowisko, które Prawo i Sprawiedliwość formułowało zawsze, jeżeli tak można powiedzieć. Ostatnia taka odsłona tego sporu odbyła się niedawno, bo niecały tydzień temu na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, gdzie pan minister Siemoniak bronił takiego stanowiska, no, że my będziemy dążyli do utrzymania stałej obecności NATO w Polsce, a ta stała obecność to może być różnie, no to mogą
mogą być właśnie zmieniające się takie oddziały, jakie mamy dzisiaj, prawda, niewielkie, kilkunastu czy kilkuset osobowe, to mogą być, co niewątpliwie jest postępem, bazy materiałowe, no ale jeżeli chodzi o stałe bazy, no to tego nie będziemy teraz stawiali jako sprawy dla Polski zasadniczą. Mówię o tym sporze, jeszcze tylko jedna kwestia, mówię o tym sporze, dlatego, bo on ma zupełnie fundamentalne znaczenie, a rząd pani Kopacz i pan premier Siemoniak żonglują słowami, uprawiają taką grę słów, w których mówi się stała obecność, ale pod tą stałą obecnością wcale nie rozumie się baz amerykańskich, baz natowskich, tylko rozumie się różne formy przejściowe, które w sposób oczywisty takiego bezpieczeństwa nie gwarantują. Właśnie, przez ostatnie 8 lat ja mam wrażenie, że polska opinia publiczna była uspokajana takimi argumentami. Pierwszy argument był taki, że oto dzisiejsze czasy to są zupełnie inne armie, że te armie są tak mobilne, że wystarczyłoby tylko jakieś niewielkie zagrożenia. Oczywiście żołnierze NATO od razu znajdą się w Polsce, więc oni tu nie muszą stacjonować. Później, jak wybuchła wojna na Ukrainie... Temu służy między innymi właśnie Korpus Szczeciński, no prawda, właśnie, który jest tylko dowództwem, więc gdzie nie ma oddziałów rzeczywistych. One dopiero tam mają zostać w razie zagrożenia ściągnięte. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, jak Rosjanie napadli na Ukrainę, ta narracja troszeczkę się zmieniła, została zmodyfikowana właśnie o te rotacyjne oddziały, które tutaj w różnych miejscach Polski mają się pojawiać, ale w zasadzie raczej przy naszej zachodniej granicy, a nie wschodniej granicy. No dobrze, ale gdybyś pan mógł nam w prosty sposób wytłumaczyć, czy co zmienia, czy te argumenty, czy to myślenie tego typu, że jak będzie zagrożenie, to NATO od razu się pojawi, czy to jest rzeczywiście naiwność i co by się zmieniło, gdyby w Polsce były stałe bazy NATO? Przede wszystkim trzeba jasno postawić sprawę tego, czy to jest naiwność, czy nie. Nie, to nie jest naiwność. To jest wynik doktryny zawartej w tak zwanej Białej Księdze opublikowanej w 2013 roku przez pana Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, pod, tak powiem, auspicjami byłego szefa BBN-u, pana Kozieja i tam 200 czy 300 specjalistów, no i także za aprobatą obecnego wicepremiera, pana ministra Siemoniaka, której dominowała doktryna, że nie będzie wojny w Europie. Że nie będzie wojny i nie ma zagrożenia Rosji, nie ma żadnego zagrożenia militarnego ze strony rosyjskiej. A że oczywiście terroryści, rozpad Unii Europejskiej. Najważniejszym problemem, który tam stawiano, to jest wzmocnienie Unii Europejskiej. Najlepiej, gdyby ona się przekształciła w jedno państwo, to wtedy Polska będzie absolutnie bezpieczna. I taka doktryna wyprodukowała też takie konsekwencje, że bazy NATO w Polsce nie są potrzebne. I pokłosiem tego jest stanowisko, które teraz ewoluuje na szczęście, ale ono ewoluuje pod naciskiem wygranych wyborów pana prezydenta Dudy i jego stanowiska, które jest jasno artykułowane. Polska chce być normalnym członkiem NATO. Obóz pani Kopacz, pana Tuska, akceptował właśnie status Polski jako kraju drugiej kategorii. Właśnie tę Polska jako strefa buforowa. Co by się zmieniło? No, zmieniłoby się przede wszystkim to, że mielibyśmy realną gwarancję, iż Rosja nie odważy się Polski zaatakować. Zmieniłoby się to, że niemożliwa byłaby ta gra, która jest prowadzona przez Rosję przynajmniej od czasu ataku na Ukrainę, w której straszy się Polaków, że może będzie nawet ograniczony atak nuklearny na Polskę, a może podburzymy taką grupę ludności, a może zaatakujemy w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie będzie możliwa taka presja, jaka się obecnie na Polskę odbywa, ale tym samym stacjonowanie baz w Polsce, no i w innych krajach Europy Środkowej, takich jak kraje bałtyckie oraz Rumunia, w ogóle wyeliminuje możliwość stawiania przez Rosję kwestii posuwania się
na zachód i próby odbudowy strefy dawnego wpływów, dawnego imperium. Zmieniłoby to sytuację geopolityczną i otworzyłoby drogę do realistycznych rozmów z Rosją, bo przecież nikt z nas nie jest przeciwny normalizacji i rozmów z Rosją, tylko one nie mogą się odbywać pod groźbą pistoletu, jak jest dzisiaj. Mm-hmm. Pan wspomniał o Białej Księdze, to jest dokument, o którym też rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Republika. Wśród autorów znajdują się, są tam osoby, które współpracowały z komunistycznymi służbami specjalnymi, to warto może przypomnieć. Natomiast w samym BBN-ie było bardzo wiele osób zatrudnionych, które przeszły szkolenie w Moskwie w czasach sowieckich. Ja pamiętam, że argumentem chociażby pana generała Kozieja, ale też różnych innych tak zwanych ekspertów, którzy popierali politykę pana prezydenta Komorowskiego, było mówienie, że to są osoby, które również pracowały w kwaterze NATO, przez to zostały w specjalny sposób sprawdzone przez Amerykanów, są na pewno bezpieczne. Czy tak naprawdę jest, że osoby, które kiedyś były szkolone w Związku Sowieckim, a później miały jakiś epizod współpracy już po wstąpieniu Polski do NATO w kwaterze głównej NATO, czy Polska może te osoby uznawać za osoby absolutnie bezpieczne? Nie tylko, że nie może, ale nawet mamy do czynienia z taką sytuacją, w której świadomie fałszowano atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, dopuszczenia do tajemnic, także tajemnic natowskich, i Polska jako państwo dawała gwarancję, że te osoby mogą być dopuszczone do tajemnic natowskich po to, żeby wprowadzić te osoby do struktur natowskich. Taki wielki spór, w którym niechlubną rolę odegrał pan były prezydent Komorowski, dotyczył pana Bolesława Izdorczyka, byłego szefa NATO, który w sposób oczywisty nie powinien dostać nie tylko WSI, drugi zarząd sztabu generalnego, ale prawda? Ale nie szefa NATO. Tak, WSI oczywiście, który został wprowadzony właśnie na tej zasadzie, za zgodą pana Komorowskiego, pana byłego prezydenta Komorowskiego, do struktur natowskich, do właśnie głównej kwatery NATO. I takich, w takim razie, jeżeli można, bo to jest rzecz ważna, chciałbym ją bardzo jasno powiedzieć. Otóż takich certyfikatów sfałszowano kilkaset. To nie był jednostkowy wypadek, to była produkcja takiej sytuacji i wszystko zostało przez pana pułkownika Kopczyka, znane nazwisko, prawda, prokuratora Kopczyka, umorzone ze względu na znikomą szkodliwość czynu. To jest ten sam prokurator, który obecnie jest głównym prokuratorem prowadzącym śledztwo smoleńskie. I on to w 2007 albo 2008 roku po prostu umorzył, bo to jest znikoma szkodliwość społeczna. Sfałszowanie certyfikatów wprowadzających ludzi stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa do struktur NATO ma znikliwą, małą szkodliwość. Ja od razu dopytam, jak dokładnie wygląda ta procedura, bo pan minister mówi, że to było, że te certyfikaty w Polsce były niemal na masową skalę. Tak, były na masową skalę. Ta liczba o tym świadczy, fałszowane, ale to znaczy, że to Polska dawała gwarancję bezpieczeństwa wysyłając tam, tak, to nie było tak, że, no, przepraszam, bardzo powiem kolokwialnie, NATO sprawdzało tych ludzi, tylko nie, że to NATO my, nie ma żadnej możliwości to my takiego sprawdzania. Dawaliśmy jako państwo sojusznicze, dawaliśmy gwarancję, że wysyłamy ludzi, którzy są bezpieczni dla tajemnic sojuszu. Wojskowe służby informacyjne były organem kompetentnym do tego w ramach struktur natowskich, bo Polska jako pełnoprawny członek NATO gwarantowała, że jej organy i jej służby specjalne są kompetentne i są wiarygodnymi służbami specjalnymi natowskimi, a nie rosyjskimi przecież. I w związku z tym służby specjalne, wystawiając certyfikat dostępu do ściśle tajne, równocześnie do klauzuli ściśle tajne, równocześnie były uprawnione do wystawiania certyfikatu natowskiego oraz certyfikatu Unii Europejskiej. To szło automatycznie. Jeżeli otrzymywał dany oficer
certyfikat ściśle tajny, to znaczy, że wydawano mu także certyfikat dostępu do tajemnic natowskich i oczywiście one musiały być akceptowane, bo taka jest umowa międzynarodowa, akceptowane przez kraje natowskie. To nie zmienia sprawy, że służby specjalne krajów natowskich często, nie zawsze, ale często orientowały się w rzeczywistej sytuacji, no i w związku z tym taki człowiek był odpowiednio izolowany, a my mieliśmy odpowiednio mniejszy dopływ wiarygodnych informacji i traktowano nas no, z odpowiednio wielkim dystansem. Pokłosiem tego jest argumentacja za traktowaniem Polski jako kraju drugiej kategorii. To są wzajemnie związane sytuacje. Z jednej strony niewiarygodność służb specjalnych sprawiała, że nasi ludzie byli traktowani z dystansem, a to stawało się przesłanką do tego, żeby wszystkich uprawnień Polsce nie dawać. Tak, zgadzam. Bardzo dziękuję. Pan Antoni Macierewicz, były wiceminister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pani redaktor pozwoli, muszę jedną rzecz dodać. Tak. No, pokłosiem tego jest to, że po dzień dzisiejszy obowiązuje umowa o współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjskimi służbami specjalnymi, co oczywiście stawia służbę kontrwywiadu wojskowego pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o jej wiarygodność. To jest cały problem, dwa lata ta umowa w ogóle obowiązywała. Oni nawet nie wiedział premier, tak, zgadza się. Absolutnie otóż prawny, to pokazuje, jak wielki obszar problemów jest do rozwiązania dzisiaj w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.